To jest nowa Mazda CX5. Pytanie natomiast, skąd w ogóle wzięła się nazwa Mazda? I tutaj sytuacja jest całkiem ciekawa, bo mamy dwie teorie. Pierwsza zakłada, że nazwa ta pochodzi od słów Ahura Mazda, czyli bóstwa, inteligencji, mądrości i harmonii znanego już dawnym cywilizacjom. Ale jest druga grupa osób, która twierdzi, że nazwa Mazda pochodzi od nazwiska założyciela marki, czyli Hujiro lub Jujiro Matsudy. A sama nazwa Mazda to zanglicyzowana lub zdrobniona forma tego nazwiska. Jak było naprawdę, nie wiem, ale wiem, że na kanale zobaczycie już pełen test nowej Mazdy CX5, także serdecznie zapraszam.